Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie Five Nights at Freddy's, pierwszą część, trzecią noc. Przed chwilą nadrabiałam drugą, bo jak zwykle po resecie gry, tak jakby mi się usunęła druga noc. Więc no, zaczynamy. Trzecia, niestety, Freddziak. Nie podoba mi się to, że on będzie mnie tutaj nawiedzał, bo nie. Bo po prostu nie. Ale miejmy już to za sobą. Wiem, bez słuchawek. Pewnie popełniam dość duży błąd, grając bez słuchawek. Ale to już do wglądu własnego. W drugiej nocy Foxy się nie ruszał. To było ciekawe w sumie. Jeszcze są wszyscy. Boże, jak zapieprza ta energia. Przejdziemy sobie dzisiaj raczej tylko trzecią noc. Tylko trzecią. Jeśli damy radę trzecią przejść. Poszła, jest tutaj. Freddziak nie wiem, o której będzie się ruszać. Nie wiem, czy on się ruszał w jakiejś konkretnej godzinie w ogóle. Powiem wam tylko tyle, że ja miałam dzisiaj dość stresa przy drugiej nocy. Tak to jest, jak się dawno nie gra. Jakiś horror. Ja właśnie tak miałem. Ej, bo już jest 90%, kuźwa, ja nie mogę tak się w kamery patrzeć. Co jest? What the fuck? Ratunku! Kurde, nie w tą kamerę spojrzałem, straciłem troszkę energii znowu. Fuck! Ja mogę się patrzeć tylko w trzy kamery. Słyszałem kroki. Ciekawe z kuchni. Ja muszę obserwować scenę, kiedy Freddy zbieprzy. Pierwsza. Słyszę dźwięk. Zamknij się, Foxy. Nasłuchuję tej dźwięki. No właśnie, no. Dobrze, że nasłuchuję. Muszę się bardziej po tej scenie trzymać teraz. Nie? Nie? Jest za tym, za drzwiami, tak? Nie? Cofnęła się, dobra. Okej, nie pytam. Jak słyszę tupanie, to ja czekam, aż się skończy tupanie, dopiero wtedy mi świecę światło, bo wtedy animatroniki podchodzą mi... Siema, Foxy. Wtedy animatroniki podchodzą mi pod drzwi. Nadal nie ogarniam techniki Freddy'ego. Według mnie Freddy działa totalnie randomowo. To mi się bardzo nie podoba w sumie, bo Foxy to wystarczy nie spojrzeć na korytarz, zamknąć drzwi i dopiero spojrzeć na niego. W Bonnie, Chica, no to kurde prawo-lewo tylko chodzą korytarzami odpowiednimi. A Freddy to ja nie wiem. Może kiedyś i pamiętałem, jak on chodził, ale teraz... Słyszałem coś. A teraz to ja nie wiem. Błagam, niech ta druga... O, dobrze. Czyli mamy dość duży zapas energii. Dobra, na razie patrzmy się na te trzy kamerki. Nie mogę się tak cieszyć z zapasem energii, bo zgaduję, że maksymalnie przy trzeciej Freddy zacznie się ruszać. O, bo oni się ruszą. Ja. Freddy się na mnie spojrzał. Chica jest w kuchni. W kuchni. Boję się Freddziaka, bardzo się go boję, bo on wyskakuje totalnie randomowo. Wiecie, Boniacza i Chiki mogę się jeszcze spodziewać, Foxy'ego tak samo, ale... Zwłaszcza jak go obserwuję często. Chica jest tutaj. Ale... Freddy'ego to nie groma. Może Freddy się w ogóle nie ruszy? Oj. Ruszył się. Gdzie on jest teraz?
Poszedł gdzieś chyba na prawo. Ja nie wiem, gdzie jest Freddy. Ja nie wiem, jak się bronić przed Freddym. Ja nie wiem, gdzie go szukać. Tam jest Freddy, dobra. Grunt to go obserwować teraz. Jak już wiem, gdzie jest Freddy, muszę go teraz obserwować. Jak wiem, gdzie jest Freddy, muszę go obserwować. Przy okazji sprawdzając inne kamery i inne animowniki. Dobra, muszę przez te cztery przeskakiwać. Sake. No halo, no czwarta, proszę. Dziękuję. Kurde, nie ma Frediaka. Jest Frediak. Dobra, Chica, Bonnie, Fox. Dobra. Jest stabilnie, póki Freddy będzie tam siedzieć, muszę go tam jak najdłużej utrzymać. Sorry, że taki niegadatliwy jestem, ale ja jak się boję, to się... Słyszałem cię. Nie widziałem cię na kamerę. Jak się boję, to ich się strasznie skupię nad grą. Aha, grupy. To ja po prostu... Kurde, ja muszę sprawdzić Foxiego i... Frediego nie ma. Niego tak samo nie ma. Nie ma Frediego. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. I świecą tu się oczy. Tam się świecą oczy. Fuck. Wsłuchiwać. Trzeba się wsłuchiwać. Nie zaśmiać. Słyszę stąpanie. Foxy. Czyli nie ma. Freddy się zaśmiał. Fuck. Bo nie jest tu. Chica jest w kuchni. A Frediaka nie ma. Jest tam, jest w łazienkach. Jest w łazienkach. Słyszałem stąpanie. Nie! Widziałem. Freddy jest w łazienkach. Foxy się już nie poruszył. No, nie! Energię tracę. Ja się wolę uchronić. Freddy szedł to od tej strony, więc od tej strony muszę zamknąć. Piąta. Co? Za pierwszym razem! Ej, jak Boga kocham, ja tego nie próbowałam przejść. Okej. Zajęło mi to... Tyle, ile potrzeba było.
Okej, dzisiaj krótszy odcinek. Powiem wam tak, skoro poszedł nam tak szybko, poszła nam trzecia noc, czwarta będzie na pewno cięższa. Przy czwartej na pewno, jeśli będzie nam to tak dobrze szło, to energia nam się na pewno skończy. Będziemy się modlić, żeby Freddy nie za szybko wyskoczył. O, jak mi się ręce trzęsą, zobaczcie. To nie jest fajne. Ej, pokonałem go. Czy to nie są taki ciężki w sumie? Wystarczy patrzeć, gdzie ma paczałki, a później zamknąć drzwi po tamtej stronie, kiedy on jest. Znaczy, on ma jeszcze jeden tryb. On w tym ciemnym korytarzu, gdzie Chica przychodzi, on też tam musi świecą oczy, ze względu na to, że Chica tam stała. To ja po prostu zamknąłem drzwi dla bezpieczeństwa, żeby mi nie wyskoczył na ryj. No dobra. Ze względu na to, że taki krótki odcinek, to nie wiem, albo postaram się zmontować bardzo fajny filmik, który udało mi się nagrać z Kantka Gaming, Kometą KK, Krzysztofem Kotowskim, jak to woli, i z Gnegonem, bo nagrałem bardzo fajny film z nimi, bardzo fajnego Gricha na Bed Warsy, więc jeśli go zmontuję, to najpewniej dzisiaj wyjdzie razem z tym filmem, bo jak widać, poszło mi to bardzo szybko. Wow, jestem z siebie dumny, bo ja tego nie przechodziłem, ja nie próbowałem tej trzeciej nocy. Kiedy kiedyś wszedłem z kolegą do trzeciej nocy, żeby tak, pogram sobie, tylko mi się raz Freddy zaśmiał, ja już z niej wyszedłem. A tutaj Freddy nie tyle, że nie śmiał się do trzeciej prawie, co jeszcze Bonnie się nie ruszał do prawie trzeciej i Foxy się nie ruszał do czwartej prawie. Więc no, chodziła nam tylko Chica. Wow, jestem dumny. Więc dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!